Polityka historyczna państwa to temat właśnie dzisiejszej konferencji naukowej, która poświęcona zostanie zagadnieniom realizacji polityki historycznej na szczeblu państwowym i samorządowym. Tematy dzisiejszych wystąpień będą dotyczyć również roli mediów w kreowaniu dobrego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej oraz celów dydaktyczno-wychowawczych w nauczaniu historii. W przeszłości możemy odnaleźć, drodzy Państwo, korzenie tego, co dzisiaj się dokonuje na naszych oczach. Okazuje się, że nie można tego dzisiaj odczytać dobrze, jeżeli nie znamy przeszłości. Jeżeli jesteśmy ignorantami przeszłości, to nie oszukujmy się, nie będziemy w stanie być zdolnymi, żeby zinterpretować, ocenić w miarę obiektywnie tego, co dzisiaj się dokonuje. Temat jest niezwykle istotny z wielu powodów. Przede wszystkim jest niezwykle istotny z punktu widzenia tożsamości narodu. Jak wiemy, na naród składa się wspólna historia, wspólna kultura, wspólna tradycja, wspólny język. Te cechy sprawiają, że ta grupa osób, która nazywa się Polakami, staje się wspólnotą, narodem. To sprawia, że jesteśmy Polakami i trzeba to kultywować. Polityka historyczna, można zadać pytanie, ale jak? To pytanie można rozwinąć. Polityka dumy czy polityka skruchy? Czy Polacy powinni promować tylko pozytywy ze swojej historii, czy skupiać się na swoich także mniej chwalebnych uczynkach? Polska polityka historyczna nie realizuje żadnego, można powiedzieć, żadnego z tych skrajnych poglądów. Jest w naszej polityce historycznej miejsce i dla sprawiedliwych wśród narodów świata, lotników z dywizjonu 303, żołnierzy Armii Krajowej, jak i dla ofiar Jedwabnym. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim jest taka, że bez entuzjazmu, bez siły, woli wniesionej przez indywidualne osoby, które były tak jakby instytucjami samymi w sobie, ta polityka historyczna nie byłaby taka, jaka dzisiaj istnieje.
ogromnie ważne, że też mówimy, jaka polityka historyczna powinna być w polskich mediach. Mają właśnie media służyć właśnie wierności tej prawdzie historycznej, którą my dzisiaj zgłębiamy.